jest 18, Robert Karpowicz. Marek Grosinek. To na mój znak, wszyscy razem będziemy klaskać dłońmi nad głową, ok? 3, 4, go! Kolejna akcja polega na tym, żeby wszyscy rozbiegli się po całym rynku, w każdą jego część, po czym w momencie, gdy przestanie grać muza, zatrzymujemy się bez ruchu i drgnienia. To będzie tak zwany freeze. Ogarniacie temat. Teraz jeszcze pozostańcie chwilę w ciszy, bo następnym zadaniem będzie przejście bardzo wolnym krokiem w stronę Adasia, czyli pomnika Adama Mickiewicza. Postarajmy się o świetny efekt i zwolnijmy czas. Zaraz po wolnym kroku będziemy musieli iść nieco szybciej, ale uwaga, krokiem robota. Jedziecie! Świetnie, a teraz uwaga, bo zrobimy małą bibę na rynku. Niech każdy drży jak galareta. Uwaga, uwaga, pełne skupienie, podkręcamy zabawę, teraz będzie trochę trudniej. Kolejne zadanie dla was to jak najszybciej znaleźć jakikolwiek przedmiot koloru czerwonego i dotknąć go. Może to być cokolwiek. Wszyscy teraz jak najszybszym krokiem udajemy się na ulicę Szewską. Tam na was czeka osoba, którą powinniście kojarzyć z pierwszego eksperymentu. Sara będzie miała dla was gadżety w postaci naszych smyczy RMF Max. Każdy, kto otrzyma smycz, musi przypiąć się do innej osoby, która również dostała taką smyczkę. Uwaga, zrobimy gigantyczny łańcuch ze smyczy. I tak spięci gęsiego wracamy pod pomnik Adasia. Rozłóżcie parasole. Gotowi? Ucieknijcie tak, jakby nagle miała spaść jakaś bomba na rynek. Niektóryści się przestraszą. RMF Max.